Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć profesora Wetulaniego, który z wykształcenia jest biologiem i chemikiem, jednak jego działalność naukowa ogniskuje głównie wokół psychofarmakologii. Międzynarodowe uznanie zyskał badając leki antydepresyjne, jednak oczywiście nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego. Jest znakomitym popularyzatorem nauki, udziela wielu wykładów, napisał wiele książek popularyzujących neuronaukę. Prowadzi także bloga, którego osobiście śledzę i również Państwu polecam. Natomiast dzisiaj opowie nam o płci mózgu, czyli równi, ale różni. Dziękuję i przekazuję głos profesorowi. Dziękuję bardzo, ja się cieszę. Ja zawsze lubię, jak jest tłoczno na sali, tak właśnie jak podobno ludzie pochodzą od małpy, ale ja chyba od łososia lubię tarło, także to jest bardzo, bardzo dobre. Otóż podtytuł oczywiście tego to jest gender, pokaż rogi, dlatego że to jest mniej więcej to, o czym będziemy mówili. Chodzi o to, że ponieważ rzeczywiście mężczyźni dominowali jakoś tą kulturę i ponieważ wiadomo jest, że mózgi że głowy kobiece są mniejsze, jakiś tutaj kapelusznik francuski ładnie opisał, właśnie tak porównał obwody czaszek mężczyzn i kobiet, to ewidentnie było wiadomo, że kobiety są głupsze, ponieważ mają mniejsze mózgi. I tak wiadomo to było, prawda? I wobec tego nauka i rządzenie miały być naturalną domeną mężczyzn, prawda? A kobiety były na drugim planie. No i to, co ja tutaj Państwu powiem, to jest właśnie coś, co ja przygotowałem na bardzo niedawno temu odbywającą się, bo w zeszłą sobotę w Krakowie taką konferencję Kobieta, wiedza, władza i dlatego będzie dużo o kobietach, a potem dużo też oczywiście o seksie. Dlatego, bo chciałem powiedzieć, że wystarczyło tylko niewielkie złagodzenie takich społecznych norm, które ograniczały kobiety i okazało się, że kobiety doskonale zaczęły sobie dawać rady, zaczęły pokazać swoje kompetencje i w zakresie władzy, i w zakresie wiedzy. Prawda? Na szczytach nauki no, są laureatki Nagrody Nobla. Ja też się koncentruję tylko w dziedzinach nauk ścisłych, czyli prawda, medycyny, biologii, ekonomii. I tutaj widzimy, że zaczynając prawda, właściwie od matki i córki, prawda, przy czym Maria Skłodowska to są jedna kobieta, która zdobyła dwa Noble w medycynie, ale potem mamy mnóstwo, prawda? I prawda, takie nazwiska jak prawda, tam Gertie Kohl. Nie był nauczony co dwa Noble z nauki. Nie jedyna kobieta. Dobre, niech i tak będzie. Widzę, że od razu, że są tu aktywne kobiety, a wobec tego jedyny uczony, bo ona i tak była uczonym oczywiście. W ogóle to jest śmieszna historia, bo u nas w Polsce część osób tak zaczyna strasznie rozróżniać. Minister, ministra, prawda, kierownik, kierowniczka. I wszystkim się wydaje, że to jest takie naturalne. Przechodzimy na język angielski, a muszę powiedzieć, że mamy girlfriend czy boyfriend, bo tam się tego nie odróżnia, prawda? Tak samo jak muszę być my wife albo his wife, prawda? Jak z kimś tam się spotykam. Także my w Polsce jesteśmy tacy bardzo, bardzo właśnie tak tradycyjnie do tego zrobieni. Ale w każdym razie właśnie chciałem powiedzieć, że dużo tych pań, prawda? Naprawdę mnóstwo, prawda? Tam jest pan jest Hodgkins, tam jest Barbara McClinton, tam jest fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać osobiście. Rita Levi-Montalcini, ona zresztą zmarła w wieku 102 lat i naprawdę i do końca przychodziła do Instytutu, właśnie do Instytutu we Włoszech. Zresztą była kobieta, która uratowała naukę włoską, ponieważ ona była senatorem i ona przepchnęła, grożąc, że jakaś tam mniejszość kogoś tam nie poprze, właśnie ustawę, która jednak przez nie pozwoliła na ominięcie ograniczeń finansowych dla włoskiej nauki. No i tych pań jest, prawda, znowu bardzo wiele. Tam zawdzięczamy im to, że mamy leki wspaniałe, mamy, no po prostu tego było bardzo wiele. Czyli nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o wiedzę, kobiety bardzo dobrze szły na szczyty. I też nie ulega wątpliwości, że jak my się w tej chwili przypatrzymy, to właściwie w dziedzinach na przykład biomedycznych my widzimy mnóstwo wspaniałych młodych uczonych płci żeńskiej. Chociaż trzeba sobie też prawdę powiedzieć, że ciągle jeszcze na stanowiskach takich dyrektorskich tego jest trochę mało, a szkoda.
Ale teraz kobiety jako głowy państwa, no to, że były dynastyczne głowy państwa, to było jasne, ale wybrane głowy państwa, no mnóstwo daje, bo głowy państwa, czyli prezydenci, prawda, czy prezydentki, prawda, od Evity Peron, prawda, ale no w różnych krajach tego jest coraz więcej. Bardzo ciekawe w San Marino są tak zwani kapitanowie, którzy zmienia się co 2 lata i tam tych kobiet kapitanów było całkiem sporo, prawda, ale tam, czy to mamy prezydenta Malty, czy prezydenta Sri Lanki, prawda? No tych prezydentów i prezydentek rzeczywiście było bardzo dużo, niektóre bojowe, prawda, no inne, no po prostu naprawdę było tego bardzo wiele. Nawet Korea Południowa miała. Proszę zauważyć, że to jest też ciekawe, że bardzo wiele tych kobiet, on to nie pochodził z Europy, tylko właśnie albo z Azji, albo Ameryki Łacińskiej. Ale naprawdę to prezydent prezydentem, ale wiem, że szef rządów. I teraz te nazwiska kobiet, szefów rządów, one są dość, wchodzą w pamięć, prawda? Czy to prawda, pani Bandara Naike, która rządziła Ceylonem, a potem też Sri Lanką, czy Indira Gandhi, czy Golda Meir, prawda? No mnóstwo prawda, było tych osób, prawda, które rządziły, prawda? Margaret Thatcher, która coś tam zmieniła, no tutaj mamy kanclerz Merkel. No co, mamy nawet Hannę Suchocką, prawda? Nie będę tutaj mówił o ministrach spraw zagranicznych kobiet, bo to było troszkę gorzej, prawda? Ale widzimy właśnie, że rzeczywiście tego było. Czyli, że kobiety rzeczywiście coraz bardziej zajmują miejsce, na które zasługują dlatego, mają tak samo świetne mózgi i są nie gorsze, czasami lepsze od mężczyzn. Ale chciałem powiedzieć, że kariera kobiet ciągle jeszcze w nauce i w sztuce, i może w sztuce nie, ale w nauce i we władzy ma kłopoty, tak samo w wojsku. I te kłopoty jeszcze na przykład w pierwszej połowie zeszłego stulecia były bardzo ewidentne, dotykały wiele osób i dotykały tak samo mojej rodziny. Otóż tutaj właśnie na sali znajduje się córka mojego kuzyna, Kalinka, której babcia Malola Denizowa. Ona była bardzo, to była w ogóle bardzo aktywna taka trochę szławia. Ona tam w obronie Lwowa walczyła, zakładała skautowskie drużyny robotnicze i tak dalej, i tak dalej. W końcu została zabita w czasie masakry w szpitalu na Woli. To, że ten szpital, szpitalem tym potem kierował minister Balicki, nie ma nic wspólnego z tym faktem, prawda? Natomiast, ale Malola, żeby się dostać do armii, to ona musiała się przebrać za mężczyznę. I ona wobec tego przebrała się w strój męski, jako Marian i Pocholski. Walczyła, dopóki nie odkryto jej prawdziwej płci, to walczyła właśnie jako normalny żołnierz. A z kolei, żeby pójść do mojej rodziny, to moja mama, jak skończyła biologię, to jak chciała zostać asystentką w zakładzie embriologii, to musiała dać słowo honoru szefowi zakładu, profesorowi Godleskiemu juniorowi, że nie wyjdzie za mąż przed zrobieniem doktoratu. Dlatego, bo tak było, że no tak przyjdzie pan nisko, napsuje odczynników, prawda, a potem pójdzie do dziecka i cała praca stracona. Dla mnie to było dość korzystne, bo dzięki temu, że mama właśnie opóźniła naprzód małżeństwo, a potem jeszcze taka się praca naukowa podobała, że długo, długo nie myślała o to, żeby pójść do dzieci, no to dzięki temu do państwa jeszcze nie mówi 90-letni starzec, prawda, tylko młodszy starzec, tak bym powiedział. Ale aby rządzić, aby uprawiać naukę, oczywiście trzeba mieć świetny mózg i kobiety uczone, kobiety władczynie musiały mieć znakomite mózgi, nie gorsze od mózgów mężczyzn. Ale czy te mózgi kobiece i męskie są takie same? No i tutaj jest w ogóle wielka walka, dlatego, bo w tej chwili mężczyźni, tacy prawicy, że kobiety w ogóle mają mózgi inne i gorsze, natomiast część kobiet twierdzi, że kobiety mają mózgi dokładnie takie same jak męskie i że różnic właściwie praktycznie nie ma. I to się nawet wczoraj chyba słyszałem, jak pani Pawłowska tak mówiła, że wszystkie inne to były niepotwierdzone. To nie jest prawda. Są różnice, oczywiście, bo kobiety i mężczyźni różnią się morfologicznie, różnią się psychicznie i to ludzkość zresztą fascynowało od samego początku istnienia, prawda? I te pierwsze wyobrażenia, prawda, i kobiet i męskich bardzo wielką uwagę przywiązywały właśnie do drugorzędnych cech płciowych, co było dość istotne, bo mężczyźni i kobiety wcale się nie zachowują podobnie, zachowują się naprawdę w inny sposób. To dokładnie widać, prawda? To jest bardzo dobre. Dlaczego inaczej? No bo mają inne mózgi. To jest taka ładna synteza właściwie mężczyzna i kobieta. To jest bardzo interesujące, tak? Jak zobaczymy, jak tak wygląda, na czym polega ten mężczyzna, prawda, i kobieta. Ale oni są różni, ale
Skąd się bierze ten dymorfizm płciowy, czyli realne fizyczne, psychiczne i behawioralne różnice między płciami? Jest oczywiście wiele przyczyn. Przede wszystkim przyczyny ewolucyjne, prawda? No, jak Dobrzański powiedział, biologia jest niezrozumiała, jeżeli się na nią nie patrzy w świetle ewolucji. I tak jest naprawdę. Przede wszystkim to się łączy z różnicami strategii seksualnej. Mianowicie to jest coś takiego, że w ogóle biologicznym celem każdego żywego organizmu jest unieśmiertelnienie genów, to znaczy nie jest to świadomy cel, ale tak działa ewolucja, że te, tam, gdzie się geny unieśmiertelniają, no tam mogą żyć, a tam, gdzie nie, to giną. Teraz indywidualnie oczywiście jako nośniki genów jesteśmy niedoskonałymi nośnikami, bo umieramy. Jeżeli umrzemy, to te geny nasze umierają razem z nami. Wobec tego, co musimy zrobić, zanim umrzemy, przelać je w następne pokolenie i najlepszą metodą, chociaż jest szereg sposobów rozmnażania, jest rozmnażanie płciowe. To jest taka strategia unieśmiertelniania genów, która równocześnie bardzo pomaga kształtowaniu się nośników tych genów i na tym polega ewolucja. I teraz w rozmnażaniu płciowym, jak wiemy, biorą udział dwie płci i u organizmów wyższych te płcie są bardzo różne. Samice, teraz przechodzimy już do zwierząt, one dużym stosunkowo kosztem własnym budują ten nośnik potomstwa, ten nośnik genów, czyli potomstwo, prawda? Natomiast samce dostarczają dodatkowej materii, prawda, materiał genetyczny, ale poza tym z potomcem albo się niektórych gatunków się opiekują, w niektórych nie. Niewątpliwie nie inwestują aż tyle. Obie płcie oczywiście dążą do maksymalizacji reprodukcji, czyli żeby mieć jak najwięcej, jak najlepszego, jak najzdrowszego potomstwa. Ale strategia jest inna. Dlatego, bo u owodniowców samica ma ograniczone możliwości tworzenia gamet, a samiec praktycznie nieograniczone. Żaba może mieć, oczywiście może mieć tego skrzeku, ile było tego. A tutaj na przykład, no każda z pań, prawda, teoretycznie mogłaby dojść, nie no może 50 jaj mogłoby się zdobyć. Ja tak normalnie to się 12, 13 to jest maksimum, a zwykle się kończy mniej. Natomiast samiec rzeczywiście nie musi się ograniczać. Wobec tego strategie seksualne będą zasadniczo odmienne, prawda? Po prostu ta strategia reprodukcyjna samca zależy od liczby partnerek, które on zaliczy, natomiast samicy od wartości partnera, bo samica może mieć mniejsze potomstwo, ale wobec tego musi mieć to potomstwo bardzo dobre, czyli będzie miała inną strategię. Samiec idzie na ilość, a samica idzie na jakość. I w rezultacie samica jest bardziej wybredna niż samiec w doborze partnera, prawda? Tak, a to wiemy, samce nie są wybredne. Każda potwora znajdzie swego amatora, mówi dobre ludowe przysłowie, i tak się dzieje rzeczywiście. Natomiast samice muszą sobie dobrze to dobierać, prawda? Natomiast samce muszą walczyć, samce muszą się starać. I to staranie się samców o samice to jest właśnie to, co powoduje, że tylko najlepszy materiał genetyczny dochodzi do rozrodu. Więc to jest rzecz zupełnie naturalna, ale ta walka oczywiście nie jest taką walką na śmierć i życie, także nawet gorsze samce też znajdują jakieś swoje ten. Ale oczywiście te marzenia są jakieś takie inne, prawda? Kobieta trwały związek, a mężczyzny po prostu seks. Ale to nie są złe strategie, prawda? Ten trwały związek, prawda? No, u kobiety ta strategia daje największe szanse wartościowego potomstwa. No właśnie trzeba tutaj znaleźć takie warunki, w których to mogłoby być. Moje studentki, przede wszystkim wyznaki, się pytam, co sądzą o życiu, to mówią, tak, no chciałabym na ojca moich dzieci mieć najzdrowszego, najprzystojniejszego, najsilniejszego, natomiast na męża takiego, żeby był bogaty i tego, najlepiej jak to są te same osoby, ale nie zawsze. Natomiast u mężczyzny to czy przelotne, czy trwałe związki umożliwiają jak największą ilość tego potomstwa, prawda? I ta strategia daje liczne potomstwo. Oczywiście w tym potomstwie jest mnóstwo takiego badziewia, ale to nie jest ważne, bo najlepsze, prawda? No, prawda, Bóg rozpozna swoich. Wobec tego, teraz. Ale w tym układzie samica musi mieć prawo do wyboru partnera. I tak się toczy, trochę inaczej się na przykład dzieje u owadów, ale u kręgowców tak niewątpliwie jest. Prawie wszędzie, prawie w całym świecie zwierzęcym to właściwie niezamierzona przez samicę czy nieopuszczona kopulacja jest rzeczą, której praktycznie nie ma. Kilka gatunków to łamie. Gwałt, prawda, spotyka się u człowieka, o czym wiemy, u delfinów też mądre zwierzęta i uprawiają seks rekreacyjnie, mózgi mają większe od naszych, prawda?
u kaczorów. To jest bardzo śmieszne. Kaczka jest jednym z najbardziej seksualnych zwierząt, jakie istnieją w naszej okolicy. Bo ssaczki potrafią, prawda, wszędzie znaleźć miejsce, prawda, dla przyjemności, prawda? Kaczki uprawiają gwałt zbiorowy, prawda, bardzo porządnie czekają w kolejce, prawda? Tu po ubarwieniu można rozpoznać, co się dzieje. No a to w ogóle, prawda, to było coś pięknego. O, nekrofilia, którą opisano, to był bardzo, zresztą jest gdzieś w marcu jest tak zwany Dzień Martwej Kaczki i to jest w Rotterdamie, mianowicie tam właśnie młody biolog, który siedział na trzecim, czy na drugim piętrze w laboratorium, zobaczył, że nagle kaczka ścigająca kaczkę i ścigana wpadła na takie wielkie okno i padła na ziemię. Wobec tego uczony zbiegł zobaczyć, co się dzieje i zobaczył, że już ta kaczka leży nieżywa, ale druga kaczka ją gwałci. No więc to już było ciekawe, on tam chyba 70 minut czekał, ale w końcu przepędził gwałciciela i co się wtedy okazało? Że gwałcony jest też samiec, prawda? A więc w związku z tym, no ja, ale jak ja napisałem właśnie do czasopisma Polityka, że właśnie coś napisałem o seksie, mówiłem właśnie, że kaczory są nekrofile i homoseksualisty, to mi skreślono potem w ostatniej temacie. Nie wiem dlaczego. Ale żeby powiedzieć, że na czym polega to piękno neurobiologii, to jest to, że jak mówiłem, samica ma prawo wyboru. Otóż ptaki mają tak skonstruowane jajowody, że samica, a zwłaszcza samica kaczki, ona może pokierować nasienie, które oczywiście dostanie się do jej jajowodów, w taki zachyłek jajowodu, żeby ono nie zderzyło z jajem, prawda? I wobec tego ma bardzo skomplikowany ten jajowód. Są te uchyłki i ona odpowiednio kurcząc mięśnie może na dużą szansę, że tylko to jednak ukochanego nasienie dojdzie we właściwe miejsca. Oczywiście samce się nie poddają i dlatego też i prącie samca jest bardzo skomplikowane. No i tak ewolucja trwa, żeby te rzeczy zrobić, prawda, jak najskuteczniej. Bo każdy chce mieć dziecko. No, dobrze. Przynajmniej tak wydaje się. Dobrze. A teraz spójrzmy na przyczyny biochemiczne dymorfizmu płciowego, prawda? Podstawową rolę oczywiście w różnicach budowy to są hormony płciowe. Hormony są produkowane w narządach płciowych, w gonadach. U człowieka głównym hormonem żeńskim jest estradiol, a hormonem męskim jest testosteron. O tym wszyscy wiemy i to działanie jest szczególnie istotne w okresie późnej ciąży i bardzo wczesnego dzieciństwa, pierwszych miesięcy po urodzeniu. Prawda? I w ogóle oseski, one są strasznie seksualne. Dopiero potem mamy taki okres aseksualny, prawda? Gdzieś do 10 roku życia, 11. No a tu już się zaczyna znowu pełny, w adolescencji pełny okres aktywności hormonalnej, ale niestety dopiero od tego momentu tutaj stosunki z tym już się nie nazywają pedofilią. Natomiast jednak trzeba powiedzieć, że ta aktywność hormonalnie, te organizmy już są przystosowane bardzo dobrze. To jest determinacja płci. Co określa płeć? No i to jest dość ciekawe, bo jakby pytanie, co to jest płeć? My tak właśnie mówimy dużo gender, prawda, że to miało pokazać rogi, coś takiego. No i to jest coś takiego, że w zasadzie o przynależności do danej płci decyduje jedna rzecz. Czy dany organizm produkuje jaja, czy produkuje plemniki, prawda, rodzaj gamet. Ale jeżeli to byłoby jedynym kryterium, no to wobec tego jaką płeć mają osoby niezdolne do stworzenia gamet. To dzieci wobec tego byłyby bezpłciowe. Kobiety postmenopauzalne, bezpłciowe, mężczyźni po 70, przynajmniej małopłciowi, prawda? Także wobec tego, co mają, a kastraci, prawda? Także, a więc tą płcią, tą niby ten zasadnicza metoda, najpewniejsza, to nie jest taka zupełnie pewna. I właściwie my będziemy mówili możemy mówić o płci kariotypowej. Czy jak wyglądają chromosomy. I to jest uważane za taki najlepszy w tej chwili, znaczy najbardziej obiektywny sprawem płci, czy dany osobnik ma fenotyp XX czy XY. Ale możemy mówić o płci genitalnej, czyli anatomicznej i potem zwykle rozpoznaje się noworodki. A wreszcie możemy powiedzieć o płci psychologicznej, czyli gender, o której się w tej chwili dość mówi, bo gender ma kilka znaczeń i to nie będziemy sobie o tym w tej chwili mówić, ale między innymi jedną z rzeczy to właśnie mówi, że może jak się mówi, że gender to jest płeć psychologiczna, to wtedy można być albo heterofilnym, albo homofilnym, albo można być ambifilnym, albo tak samo gender, jeśli można być pedofilnym.
kognitywnym, czyli że mamy predyspozycję do niedojrzałych osobników. A właściwie, jak ja słyszałem tą klasyfikację, to mówi się, a co o gerontofilii, bo to tak samo jest rzecz istotna dla części społeczeństwa. No dobrze, ale wróćmy teraz do płci, do Arystotelesa. Otóż Arystoteles, który dużo robił, on był zdecydowanie mizoginikiem. On sądził, że płeć jest determinowana przez to, jak gorący jest mężczyzna w czasie kopulacji. Jak mężczyzna jest gorący, to wszystko jest w porządku, a jak nie, to się wtedy rodzi dziewczynka, co oczywiście było rzeczą gorszą. Ale to wcale nie jest, po pierwsze, to już w ogóle nie jest prawdą, dlatego, bo właśnie badania sugerują, że to raczej, mówią, jak się rodzice kochają, to jest dziewczynka, też tak się mówi. Stres powoduje zwiększenie ilości chłopców z kolei. Stąd na przykład zwiększenie ilości chłopców w czasie wojny, bezpośrednio po wojnie. Wiemy, że to jest. To nie natura sama jakoś tam działaniem czynnika zewnętrznego powoduje. To się dzieje po prostu dlatego, że plemniki X i plemniki Y mają troszeczkę różne właściwości. Plemniki X się lepiej czują w środowisku troszkę bardziej kwaśnym, a Y bardziej zasadowym. Otóż jak jest duże podniecenie seksualne, czy rodzice się kochają, no to wtedy, prawda, jest więcej wydzielin gruczołów pochwowych. One, ta wydzielina pochwowa ma pH niskie, no i wobec tego jest większa szansa plemniki X, czyli te, które będą plemnikami żeńskimi, mają większą szansę do dojścia. Ale w ogóle, co Arystoteles powiedział, to jest, że mężczyzna, to jest, kobieta to jest mężczyzna, który zatrzymał się w rozwoju. Oczywiście on patrzył na anatomię i po prostu, że kobieta jest mężczyzna, który nic między nogami nie wyrosło, prawda? No więc tak, kobieta byłaby taką gorszą tą. Otóż biologia nie poparła tych tez Arystotelesa, bo jeżeli się przypatrzymy właśnie na ten kariotyp, to albo mamy kariotyp XX albo XY, no i teraz to wszyscy oczywiście wiemy, jak X się łączy z X-em, to mamy dziewczynkę, jak XY chłopca, ale przypatrzmy się teraz na te chromozomy. Tu jest wielki, długi chromozom X, a tu jest ewidentnie zdefektowany, krótki chromozom Y, prawda? Czy jak tak patrzymy, to raczej można powiedzieć, że mężczyzna jest kobietą z defektem, bo ma zdefektowany ten chromozom Y, prawda? On jest bardzo ważny oczywiście, ale z dwoma chromosomami Y nikt nie wyżyje, natomiast z XY mniej więcej połowa ludzkości. Druga rzecz to jest płeć genitalna, prawda? Długo musiałem szukać coś, co nie było pedofilią, to są manekiny takie do ćwiczenia dla dzieci, prawda? Więc to sądzę, że to już przejdzie nawet w kółku parafialnym. No i w związku z tym, prawda, płeć jest normalnie nie przez kariotyp, tylko patrzymy się, jak to wygląda, prawda, mój chłopczyk albo dziewczynka. Czasami mogą być też kłopoty, czasami mogą być różnie wykształcone narządy, no ale to jest ta stara rzecz. Ale ta płeć genitalna czasami może być niezgodna z płcią kariotypową. A to jest dlatego, ponieważ trzeciorzędowe cechy płciowe, a więc właśnie uwłosienie, one są determinowane, ale tak samo nawet budowa narządów, one są determinowane przez hormony, które są wytwarzane w gonadach. I teraz, prawda, te hormony płciowe zaczynają kontrolować rozwój ciała bardzo wcześnie. Już właściwie między 7 a 10 tygodniem życia będzie wiadomo, co się dzieje. Jeżeli mianowicie coś tak pójdzie, że mamy na chromosomie Y znajduje się gen SLY i jeżeli ten gen SLY jest, to wobec tego zamiast, żeby się normalnie tworzyły narządy płciowe, kanały wulfa, to tu zaczynają się tworzyć jądra. I one zaczynają wydzielać testosteron. I już potem oczywiście, tuż przed porodem, te różnice są bardzo widoczne. Czyli wobec tego testosteron powoduje męską budowę ciała, powoduje wzrost genitalii i w związku z testosteronu nie ma, no to się odbywają jajniki. No, ale teraz może być tak, że czasami znajduje się crossing over i na przykład gen ten właśnie ESRY zostaje przeniesiony na chromosom Y. I co się wtedy dzieje? Mogą być osoby, które mają dwa chromosomy X, czyli teoretycznie kobieta, ale na jednym z nich jest ten gen SLY i w związku z tym ten osobnik będzie genitalnie płcią męską. I to właśnie mężczyźni wyglądają jak mężczyźni, zachowują się jak mężczyźni, mają męskie poczucie przynależności do płci. Jedne co nie produkują plemników, prawda, są bezpłodni, ale mniej więcej tak właśnie 1 na 20 000 mężczyzn, a więc nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim pewno będzie tego kilku, prawda, to są mężczyźni XXY.
Natomiast mężczyźni XX. Natomiast czy mogą być kobiety XY? Oczywiście, że także, ale to zwykle się dzieje z innego powodu. Mianowicie jest to mężczyzna XY, ale z jakiegoś powodu na przykład ma zablokowane receptory androgenowe. Ponieważ zasadnicza budowa ciała ludzkiego jest na planie kobiecym, prawda? Czyli jeżeli są osoby, bardzo chromosomowo jest męskie, prawda? Ale ponieważ zablokowane są receptory, to nawet jak się wydziela ten testosteron, on nie ma na co działać, prawda? I w związku z tym ten organizm męski rozwija się w formie żeńskiej, prawda? Jest nie do odróżnienia od formy kobiecej, poza tym, że tak samo jest bezpłodny. I to na przykład jest często tragedia osób, które mają jako kobiety, odnoszą sukcesy sportowe, a potem się robi nagle badanie kariotypowe i się mówi, nie to oszustka, a właściwie oszust, prawda, bo to jest właściwie mężczyzna, tylko udawał kobietę, prawda? To wcale nie było. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, że są tak samo różne śmieszne inne rzeczy, na przykład osobniki XXY, a nawet XXY, prawda? I są zwykle kobiety, piękne, wysokie blondynki z trochę niższym poziomem inteligencji, ale to jest inna sprawa. Czy z hormonów płciowych są jakieś korzyści? No oczywiście masa, nie tylko tego. Warto być kobietą, dlatego, bo estrogeny, one silnie pozytywnie wpływają na mózg. Zwiększają plastyczność neuronów, ułatwiają naprawy uszkodzeń neuronalnych. W hipokampie nasilają tworzenie się nowych neuronów, na neurogenezę. To ewidentnie widać na przykład u samic, po owariektomii, po kastracji, zmniejsza się liczba kolców synaptycznych i teraz w momencie, kiedy potem podajemy jednak estrogeny, to ta ilość kolców synaptycznych znowu wzrasta. To na przykład tłumaczy, dlaczego kuracja estrogenowa, hormonalna kuracja zastępcza, poprawia deficyty poznawcze kobiet po menopauzie. To nie są aż tak uderzające wyniki, ale są. Ewidentnie kobietom pomagają. Tu są takie ładne doświadczenia, tu mamy hodowlę tkankową, tu ciach przyjechaliśmy skalpelem i zrobi się dziura. Jak nic nie robimy, to dziura pozostaje. Ale jeżeli tutaj dodajemy estrogen, to po 48 godzinach po tej inkubacji powstają połączenia. Zwiększa się plastyczność neuronalna. Czy estrogen rzeczywiście jest taką rzeczą mobilizującą? A testosteron, który odpowiada za męską budowę ciała, no to wszystko Państwo oczywiście, ponieważ to są biolodzy, to wszystko wiedzą, prawda? Ale co jest ważne, czynniki środowiskowe regulują poziom testosteron, prawda? A więc na przykład odchudzanie się jest rzeczą, która podnosi poziom testosteronu. O tyle mężczyźni są się bardziej męscy, jak się odchudzą. Tak samo witamina D3, magnez, sen, trening wysiłowy. Mężczyźni chodzą na siłownię między innymi dlatego, bo wtedy się robią bardziej męscy. Nie mówiąc o tym, że jeszcze zwykle biorą anaboliki. Natomiast poziom testosteronu się zmniejsza, jak mamy deficyt cynku. Oczywiście przy starzeniu, przy hipogonadyzmie, ale śmieszna rzecz, herbata miętowa. Proszę Państwa, nie wierzcie mężczyznom, którzy piją dużo herbaty miętowej, a może wierzcie już jak wolicie. Ale tak samo produkcja testosteronu może zależeć od bodźców psychicznych. To była bardzo śmieszna praca, którą ja przeczytałem w Nature jako jedną z moich pierwszych takich prac, którą tam czytałem gdzieś w połowie lat 50. To jeszcze wtedy były czasy bardzo pruderyjne. I praca była opublikowana przez anonimowego naukowca, którego tylko rzetelność potwierdzali jacyś inni podpisani. A był to facet, który pracował na bezludnej wyspie z jakimiś tam zwierzątkami i tylko na sobotę wracał do miasteczka, gdzie oczywiście oddawał się uciechom cielesnym. I facet robił coś takiego, że on golił się przy pomocy maszynki do golenia i codziennie sobie ważył urobek, że tak powiem, ile tych włosów tam było. I okazało się, że w piątek wieczorem i w sobotę rano nagle masa tych włosów znacznie zwiększała się w oczekiwaniu na to, co będzie w sobotę wieczorem. Także ewidentnie widać, że to jest też od nastawienia też dużo zależy. Prawda? Otyłość powoduje spadek wartości reprodukcyjnej mężczyzny, prawda? Także to znowu do panów, ale to też panie, jak się zakochacie w grubym, to go przeganiajcie. Dobrze. Z testosteronem jest tak śmiesznie, że poziomy są bardzo różne. Naprawdę czasami u niektórych mężczyzn nawet w późnym wieku te poziomy testosteronu są wysokie, u innych spadają stosunkowo wcześnie. Ale to jest niedobrze, że spadek poziomu testosteronu
testosteronu równocześnie hamuje aktywność życiową i hamuje funkcje intelektualne. I u mężczyzny to jeszcze bardziej widać niż u kobiety. I na przykład można zauważyć, że u mężczyzn gdzieś tak 65 rok życia to nie była taka głupia data na emeryturę, dlatego, bo potem zwykle następuje dość szybka degrengolada. I widać, że zobaczmy, jak się zachowuje, no jeszcze starzenie się mózgu, o czym zaraz chyba powiemy. Mężczyzna po prostu po 60 aktywność intelektualna spada. Jak zobaczymy sobie na przykład uniwersytety trzeciego wieku, o czym zaraz powiemy, właściwie same kobiety. Teraz porównajmy mózg męski i mózg żeński, bo to rzeczywiście, tu było, naprawdę są badania, bardzo w takim podręczniku neurobiologii, który zresztą chyba członkowie Peter Boone'u dostawali, bo to pan Przewłocki gdzieś tam dystrybuował, tam jest bardzo ciekawy dział właśnie o seksie i tam są wspomnienia pana Swabe, który był pierwszym, który badał różnice w podwzgórzach męskich i damskich. I było pod straszliwym atakiem, wtedy to były lata 70. i to śmieszne, organizacji feministycznych i organizacji gejowskich, ponieważ któraś z pań powiedziała, jeżeli mózg męski i żeński są różne, to przestaje być feministką, prawda? Tymczasem te mózgi są różne oczywiście i muszą te badania obiektywnie być robione. A więc oczywiście w ogólnym planie mózg ludzki jest tak samo jak ciało, ma budowę żeńską, a testosteron, prawda, będzie powodował zmiany w tym oryginalnym planie budowym, tak samo jak zresztą w planie reszty ciała. Gdybyśmy tak zobaczyli, które części mózgu są trochę większe u kobiet, a które trochę większe u mężczyzn, oczywiście prawdą jest, że jak cośkolwiek mówimy o takich rzeczach, tam jest tak wielki overlap, tam są tak wielkie te, że to nie można z tego, są rzeczy statystyczne i one oczywiście konkretnie nigdy nie można powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Małgosia ma mniejsze emocjonalne niż ja, dlatego bo jest kobietą. Nie sądzę, że jest większe. Natomiast jeżeli chodzi o intelektualne, też ma większe. To cała sprawa polega na tym, że mózg kobiecy ma większe te części, które są związane raczej z częściami właśnie związanymi z funkcjami poznawczymi, a mężczyzna te, które są z emocjonalnymi. I to wydawałoby się dość dziwne, ale jeżeli sobie do części emocjonalnych doliczymy agresję, to może to nie będzie takie dziwne. Są pewne struktury w mózgu, które są ewidentnie różne w mózgu męskim i żeńskim i są to przede wszystkim to jest jądro zróżnicowane płciowo, tak ładne, sexual dimorphic nucleus, które się znajduje w podwzgórzu, w obszarze przedwzrokowym, dlatego się tak właśnie nazywa SDNPOA, prawda? I to jądro, prawda, po prostu jest u mężczyzn duże, a u kobiet jest niewielkie i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ciekawe były bardzo badania, kiedy próbowano badać u homoseksualistów, okazało się, że mężczyźni homoseksualiści mają to jądro mniejsze niż mężczyźni heteroseksualni. To też zrobiło potworną awanturę, ale potem jak się okazało, że barany geje, bo są barany geje, 40% baranów woli samce od owiec, prawda? No to wtedy okazuje się, u nich też właśnie to występowało. A więc są pewne różnice anatomiczne. Różnice między mózgiem męskim i żeńskim oczywiście istnieją w strukturach, które nie są związane bezpośrednio z zachowaniem seksualnym. Potem jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba tak samo związanym, ale to bardzo ciekawe jest to jądro łożowe prążka krańcowego, które się tak samo wiąże z reakcjami lęku. I tam, to jest, tam jest bardzo ciekawe, bo to jądro z kolei jest czymś takim, które u mężczyzn jest większe niż u kobiet. Natomiast jak badano osoby transseksualne po zmianie płci, to te osoby miały to jądro łożowe jeszcze mniejsze niż kobiety. Także taki transseksualista czy transseksualistka jest bardziej kobieca pod tym względem niż kobieta normalna. Ale mamy teraz różne takie różnice, które my nie wiemy, co one znaczą. Bo prawdopodobnie efekty są takie, że niezależnie od tych różnic mózgi funkcjonują tak samo, tylko pewne cele są realizowane innymi strategiami, prawda? A na przykład metabolizm mózgu kobiecego jest uważany, że jest wyższy niż u męskiego. Z takich ciekawych rzeczy, to zwłaszcza badacze ręczności, badacze mowy, mówią, to jest kwestia spoidła wielkiego, to spoidło wielkie. U dziewczynki się w ogóle rodzą z większym spoidłem wielkim i to spoidło wielkie u kobiet pozostaje przez bardzo długi czas ciągle takie same. Mężczyźni się rodzą z mniejszym i z wiekiem ono się jeszcze maleje, czyli u mężczyzn zwiększa się lateralizacja mózgu. Przypuszcza się, że to między innymi
jest związany z kwestiami właśnie związanymi z mową, że to jest ta kwestia symetryczności planum temporale. I my na przykład wiemy, że kobiety łatwiej wychodzą z afazji po szoku, ale tak samo niektórzy są, że z tym wiąże się rzecz, która też jest rzeczą pewno nieuwarunkowaną kulturowo, tylko jednak biologicznie, że kobiety są bardziej gadatliwe niż mężczyźni. I właśnie takie badania pokazały właśnie amerykańskie, że kobieta wyrzuca z siebie w ciągu doby 20 tysięcy słów, a mężczyzna 6 tysięcy słów. Prawda? Jest takie niemieckie przysłowie ein Mann, ein Wort. Mężczyzna jedno słowo, a ono zostało zmienione ein Weib, ein Wörterbuch. Prawda? Jedna kobieta, jeden słownik. Także, a więc... Ale na przykład też kobiety są znacznie subtelniejsze w nazywaniu rzeczy. Mężczyźni i kobiety równie dobrze odróżniają kolory, odcień. Jak im się pokaże, czy to jest takie same, czy różne, nie ma kłopotu. Natomiast nazwać kolor, prawda, słownik mężczyzny w nazywaniu kolorów, jeżeli to nie jest malarz, jest żałośnie ubogi. Dla mężczyzny wszystko między seledynem a granatem jest niebieskie, prawda? No bo tak... Tak mniej więcej się dzieje, prawda? Brzoskwinia, czy dynia, czy wrzos to są nazwy roślin, czy warzyw, a nie kolorów. Zachowanie mężczyzn i kobiet oczywiście jest różne, ale czy jest to tylko wynikiem rzeczy społecznych czy kulturowych, bo nie ulega oczywiście wątpliwości i tu jest duża racja feministek, które trzeba ich opatrzyć rzeczy, że bardzo wiele naszych różnic jest jednak kwestią uwarunkowania kulturowego. Chociażby na przykład, jak mówiliśmy o tym spoidle wielkim, bardzo ciekawe były badania, jak umiejętność czytania i pisania wpłynęła na rozwój spoidła wielkiego i okazuje się, że w Europie dość trudno było znaleźć grupa analfabetów, ale znaleziono jeden kraj, w którym jest dużo analfabetek wśród starych kobiet i to była Portugalia, południowa Portugalia, bo tam kulturowy zwyczaj był taki, że najstarsza córka opiekowała się dziećmi i nie miała czasu iść do szkoły, no a młodsze dzieci chodziły, wobec tego tam te najstarsze córki zwykle pozostały analfabetkami i one miały znacznie mniej połączeń w spoidle wielkim niż te, które czytały i pisały, więc oczywiście, że kulturowa sytuacja ma tak samo olbrzymie znaczenie i bardzo wiele rzeczy w naszej kulturze, to, że mężczyźni niby bardziej do wojska, a kobiety bardziej do kuchni, wydaje się, że jest tak samo kulturowo, chociaż zaraz powiem, że kobiety w wojsku też mogą się nieźle sprawdzać, nie tylko moja ciocia Malola, prawda? Ale w każdym razie okazuje się na przykład te zabawki, że dzieci się bawią, chłopcy zabawkami męskimi, a dziewczynki kobiecymi, chłopcy samochodziki i żołnierzyki, dziewczynki lalki, miski, szmatki. Czy to jest rzeczywiście kulturowe? No, tak by się wydawało, ale zrobiono coś, badania zrobiono na koczkodanach i okazało się teraz, a tu mam znowu ten rzutnik, jak ja powiem, to miał być znaczek męski, a to miał być znaczek żeński. Tu mi jakoś tak zawsze wychodzi dziwnie, ale można sobie zapamiętać, że ten męski to coś tu dynda, prawda? Taka otwarta książka, prawda? Ale ewidentnie, a więc to jest samczyk i samczyk chętniej koczkodanik bawi się samochodzikiem, a samiczka tutaj chętnie łapie się za jakieś takie rzeczy. Jak zrobiono badanie, to okazało się, że samczyk znacznie częściej bawił się piłką czy samochodzikiem, a samiczka chętnie bawiła się lalką czy taką czerwoną miską. A więc są jakieś ewolucyjne historie i tu już na pewno nie ma mowy kulturowej. A co się dzieje u człowieka, jak na siłę się próbuje wrzucić kulturę, właśnie takie coś, co niektóre sfery straszliwie protestują, prawda? I tego. No, to akurat nie była córka mojej koleżanki z pracy, która dostała ciężarówkę. Co zrobiła z ciężarówką? No, teraz owinęła w pieluszkę, prawda? I zaczęła ją tutaj luli, prawda, ciężaróweczką. Mamusia ci nie pozwolić zrobić nic złego, prawda? A więc ewidentnie widać, że pewne tendencje to nie są tendencje kulturowe. Kinga miała wtedy 5 lat, prawda? Ewidentnie. Agresja w służbie seksu jest dość istotna i to występuje u obu płci, bo z jednej sekcji te zachowania reprodukcyjne, one się często łączą z reakcjami agresywnymi. W ogóle to jest fatalna rzecz, że w mózgu te połączenie w podwzgórzu centra agresji i centra związane z aspektami konsumatywnymi seksu są blisko siebie i dlatego na przykład bardzo te wszystkie rzeczy, jak na przykład zbrodnie wojenne, zgwałcenie kobiet i tak dalej, one są bardzo, to jest związane między innymi z tym, też ułatwione przez to, że anatomia jak gdyby temu sprzyja. Ale agresywność tak właściwie
dotyczy dwóch wielkich obszarów, mianowicie ochrona potomstwa, gdzie agresywna musi być głównie matka, i rywalizacja o samicę, gdzie aktywny jest samiec. Więc ta agresja w obronie potomstwa, prawda, tam mnóstwo różnych zwierząt, tu akurat mamy słonia morskiego, a tu na przykład każdy, kto ma psa albo kota, to wie, jak kotka albo suczka się oszczeni albo okoci, to właściwie nikt obcy, a czasami nawet i pani, nie może włożyć ręki od razu, dlatego, bo ona zaatakuje. Jest to naturalne tendencje do takiej agresji, prawda? Oczywiście matki bronią swoje córki, to Goya w ogóle był dobry w takich malowaniu różnych okrucieństw. A więc, ale z drugiej strony agresja w rodzinie często występuje jako kara cielesna. I to jest też często, i ona często jest stosowana tak samo przez kobiety, prawda? Oficjalnie to służy oczywiście dla dobra potomstwa. To jest prawda, ja ją biję dlatego, bo to jest dla jej dobra, żeby ona była lepsza. Ale tu jest też wielkie niebezpieczeństwo, że czasami rzeczywiście drobna przemoc fizyczna dobrze działa i to też widzimy, że zwierzęta też coś takiego robią. Uczenie się, kara cielesna w szkole, ona niewątpliwie poprawiała wyniki w nauce. To śmieszna rzecz, ale miałem kiedyś taką ładną przygodę. Wracałem z Warszawy, jak w gronie jakichś kilku znanych profesorów, bo to my zawsze wieczorem jedziemy do Krakowa, prawda? My w ogóle mówimy, kiedy się kończy życie kulturalne w Warszawie, o 17:50, kiedy ostatni ekspres wraca do Krakowa, prawda? Ale to nie o to chodzi. To siedzieliśmy, coś rozmawialiśmy, akurat nie byłem chyba właśnie po wykładzie Ani Grabowskiej o dysleksji i tam było bardzo ładne, że te osoby dyslektyczne mają jakieś tam zaburzenia w wzrokowej drodze parwocelularnej. No i toś tak mówiliśmy, a było nas pięciu chyba w przedziale, a poza tym siedział ksiądz. I ksiądz, który rozpoznał oczywiście tą uczeń, zapytał się, czy może się włączyć do rozmowy. No oczywiście my z chęcią, bo to też takie zdanie, mój aforyzm osobisty, ale wszystkim radzę, że głupi się zawsze może czegoś nauczyć od mądrego, a mądry się może nauczyć od każdego. I tak powinno być. No a więc wobec tego, a ksiądz opowiedział fascynującą historię, bo on powiedział, proszę panie, tak państwo mówicie tutaj o dylekcji, panowie profesorowie mówicie o dyslekcji, a tymczasem u nas w szkole, jak poszedłem do gimnazjum, to mieliśmy nową polonistkę. I ona zawsze co poniedziałek robiła dyktando, a we wtorek było podane wyniki i za każdy błąd ortograficzny było raz linijką w łapę. I proszę panów, po 3 miesiącach nie mieliśmy ani jednego dyslektyka w klasie, prawda? I teraz oczywiście neurobiolodzy wiedzą, że tu się nałożyły dwie rzeczy, że po pierwsze, w warunkach silnego stresu emocjonalnego ślady pamięciowe utrwalają się mocniej, no a drugie była dobra motywacja do uczenia, więc nie jest tak źle. Oczywiście, czy ortografia jest specjalnie potrzebna, to jest inna sprawa, prawda? Ale natomiast wracając do agresji, to jest to, że szalenie niebezpieczne, zwłaszcza w rodzinie, jest to, że ta agresja potem przychodzi w tą agresję emocjonalną, która naprawdę jest dewastującą rzeczą dla rodziny. Natomiast agresja w walce o samice, no to co, zwierzęta walczą, prawda? I to powiedziałeś, że to nie tylko zwierzęta drapieżne, ale prawda, to tak samo, prawda, będą, ale tak ptaki walczą, owady walczą, prawda? I to jest dość ciekawe, w tej rywalizacji samców o samice, to nie chodzi o zabicie samca, zwykle to chodzi raczej o eliminację na ten czas, prawda? A potem taki samiec gdzieś tam może jeszcze być potrzebny, bo tym biologicznym celem agresji jest po prostu, żeby możliwie jak najlepsze samce dochodziły do rozrodu z najbardziej atrakcyjnymi samicami, bo o takie się oczywiście walczy. Oczywiście u ludzi czasami ta rywalizacja się kończy znacznie gorzej, prawda, ale to już jest inna sprawa. Natomiast ekspresja agresji obu płci wydaje się, że jest trochę różna, prawda? Jak się chłopcy biją, to chłopcy walczą i tego, chociaż czasem też powie, że chłopcy się pobiją, a potem jest wszystko w porządku. Kuple pójdą od tego dziewczyny mają zupełnie inną taktykę. Taktyka dziewczyn, prawda, tutaj powiedziałam, tak, bo tu chodzi o to, ta rywalizacja o partnera, to tam polega na tym, żeby obniżyć pozycję społeczną rywalki, prawda? I oto, a jest tu plotka, tu coś tam, a ty wiesz, z kim ona tego, prawda, i tak dalej. Także kobiety mają takie metody subtelne i przez takie metody koleżanki popełniają samobójstwo. Chłopcy nigdy jak popełnią nie tego. No ale dziewczynki tak samo świetnie się potrafią bić, prawda? To w tej chwili by szefami gangów i tak dalej. Ale kobiety w ogóle są zdolne do aktywności agresywnych i na przykład mogą być bardzo skutecznymi żołnierzami, partyzantami, terrorystami. To nie jest rzecz tylko męska, prawda? To jest Calach, prawda? To jest armia izraelska, prawda? Super dziewczyny, które tam super walczą, a to są nasze
Platerówki, Ludowe Wojsko Polskie, ale to w ogóle jest Emilia Plater, to akurat nie powiem, że to jest na Litwie, tam to się nazywa Emilia Platerite, prawda, bo to oni tak dziwnie nazywają. Też zresztą miała drogę właśnie do wojska ciężką i dopiero po śmierci odkryto, prawda, popiel, kim ona jest. Ale na przykład w Izraelu to właśnie dziewczyny są używane do sterowania tych zdalnie kierowanych karabinów, które czuwają nad murem, na przykład nad murem Gazy, i to one decydują o tym, żeby zastrzelić przechodzącego. To są, oczywiście to jest, jak się nie uda go zastrzelić, no to wtedy wołają chłopaków, żeby wyskoczyli z AK-40 i żeby ich dobili, ale zasadniczo dziewczyny są tymi głównymi. No a tu, prawda, kobiety tak samo równie dobrze mogą być okrutne, to są, no wszystkie te panie wisiały, zostały powieszone, prawda, ale dużo złego zrobiły, zresztą. A terrorystki, prawda, no znowu kobiety są znacznie lepszymi terrorystkami niż mężczyźni, prawda? Nie tylko to, zwłaszcza te, że te szachitki mogą coś tam gdzieś włożyć, ale proszę bardzo, tu mamy Ulrike Meinhof, prawda, która też akurat nie, prawda, miała sporo krwi na rękach. Dlaczego mimo tego, że kobiety są znacznie rzadziej, mimo to, że one są takie dobre, są rzadziej wykorzystywane jako żołnierze liniowi. No to znowu była taka ciekawa historia. Gdzieś słuchałem jakiejś audycji, w której pani mówi, no jakie to fatalne, że w czasie Powstania Warszawskiego my kobiety nie byliśmy na barykadach, musieliśmy pełnić podrzędne role sanitariuszy i kogoś tam. Dlatego, że kobiety są znacznie cenniejsze dla grupy społecznej niż mężczyźni. To kobiety zapewniają potencjał reprodukcyjny i naturalnym, ewolucyjnym jest to, żeby chronić właśnie kobiety. I dlatego to nie chodziło o to. Zabita kobieta, no to jest utrata potencjału reprodukcyjnego stada, prawda? Bo samice są ważniejszym gatunkiem. Od liczby samic, a nie od samców, zależy potencjał reprodukcyjny statka. Bo jak mamy statko 20 samic, 20 samców, to jest pewien potencjał reprodukcyjny. Zginie 16 samców, zostaje 4, potencjał reprodukcyjny stada nie zmieni się nic, bo w dalszym ciągu tych 4 samców z 20 samicami spokojnie da radę. Natomiast śmierć każdej samicy, no to jest strata o 5% potencjału reprodukcyjnego. I dlatego samce to jest taka płeć na rozkosz. Samce są mniej potrzebne biologicznie i dlatego samce po prostu właśnie idą na te pozycje stracone. Samce są żołnierzami, samce są obrońcami. Obowiązkiem samców jest chronienie potencjału reprodukcyjnego grupy tak samo jak samic, tylko że samce to chronią przez narażanie życia, prawda, dla ochrony małych, młodych i właśnie samic. A więc tak to mniej więcej wygląda. I znowu mogą być niepotrzebne ambicje, no bo ja też chcę umrzeć, no ale śmierć kobiety jest za. To nie tylko tu widać. Na przykład są ciekawe rzeczy, były badania na tym, jak orgazm wpływa na poszczególne płci. No i właśnie orgazm u mężczyzn to powoduje, że mężczyzna przez pewien czas jest senny, zmęczony i tak dalej, najchętniej zasypia, a kobiety są zwykle zmobilizowane. I to ma bardzo, na przykład, nie wiem, zebry. W momencie, kiedy znowu tak pokazuję, gdzieś tam na sawannie, kopulacja jest tym momentem, w którym najłatwiej dla pierznik ma szansę zbliżenia się do ofiary. No i lampart skacze, para się rozbiega i zmęczony samiec biegnie wolniej. Samica pełna energii i tak dalej, napieprza, samiec zostaje złapany. A oczywiście z punktu widzenia gatunku, to zapłodniona samica jest znacznie, znacznie cenniejsza od samca. Także ewidentnie widać, że ewolucja nie jest taka znowu głupia. Teraz, jeżeli chodzi o ludzki behawior seksualny, to seks jest równie ważny, podniecający, przyjemny dla obu płci, ale oczywiście w szczegółach są dość duże różnice i na przykład badano w tej chwili, właściwie dzięki fMRI, bardzo łatwo się bada różnice w odpowiedziach mózgu na reakcje seksualne. Dawniej to robiono śmiesznie. Ja sam widziałem taką pracę, gdzie na przykład parę proszono, żeby właśnie kopulowała, a tu miał wędflony na nodze, prawda, i uczeń tam pobierali próbki krwi w trakcie. No, jest to oczywiście, i wyszło z tego, że akurat ilość prolaktyny wzrasta w czasie orgazmu. No tak, no ale to doświadczenie było fajne, ale to musiała być specjalna grupa ludzi. Natomiast jak to się robi na mózgu, to ewidentnie widać, że mózg się pobudza i to bardzo, bardzo ładnie widać te pobudzenia, ale teraz okazuje się, że znacznie silniej się pobudza mózg męski, bo znowu mężczyzna jest nastawiony na ten seks, prawda? Ale,
Ale, i to jest ciekawe, że w mózgu kobiecym pobudzane są głównie okolice korowe, poznawcze. I to jak gdyby troszkę jest podobne do tego, że kobiety znacznie łatwiej właśnie można uwieść na słowo czy na coś, prawda, niż na jakieś te. Bo kobiety rzeczywiście muszą, bo jeżeli chodzi o potomstwo, to kobiety muszą myśleć, a mężczyzna nie musi. Prawda? I tu właśnie było widać, prawda, które obszary tutaj w mózgu bardziej u kobiet są pobudzone, a które u mężczyzn. Widać, że u kobiet tego jest mało. Ale jednak jest sporo tych rzeczy. A jedna ciekawa bardzo rzecz, która też właśnie się wiąże z tą strategią seksualną. My dzisiaj mówiliśmy, że właśnie strategia seksualna kobiety jest taka, żeby nie za łatwo wchodzić w kontakty seksualne, dlatego żeby mieć czas na wybór partnera, czyli nie pierwsze zadłużenie. I są pewne anatomiczne przeszkody, ale okazuje się tak samo w mózgu. Mianowicie, jak badano reakcję mózgu na oglądanie klipów pornograficznych, to u kobiety są obszary tutaj, które, prawda, zostają zahamowane przy oglądaniu filmów pornograficznych. To są takie obszary, które się aktywują, jak się okazuje, jak ktoś jest zaambarasowany przy czymś takim. Czy są to ośrodki wstydu, czyli że oglądanie filmu pornograficznego blokuje ośrodki wstydu. To rady panowie mogą wiedzieć, co jest taktyka randki, prawda, na czym powinna polegać. Korzyści zdrowotne z seksu. Tak, tradycyjnie seks był uważany za bardzo szkodliwy, prawda? I w wielu kulturach, prawda, że seks mężczyzn, bo kobiety były, ale w mężczyznach, w Chinach na przykład, na Dalekim Wschodzie uważano, że to jest rozrzucanie sił życiowych. W tradycji chrześcijańskiej w ogóle wstrzemięźliwość była ceniona bardzo, bardzo wysoko. Chociaż właśnie mówię, że dziewictwo jest taką przypadłością uleczalną w końcu, ale idea, że wstrzemięźliwość powoduje te zachowanie młodzieńczego wigoru była tak popularna, że na przykład na przełomie XIX i XX wieku Steinach, on w ogóle robił jako operacje odmładzające, to była wazektomia. Te oczywiście badania, jak tutaj to jest dobra praca, tutaj sobie proszę zauważyć w Journal of Sexual Medicine sprzed już 5 lat, ale ciągle aktualna, okazuje się, że właśnie na przykład, że ta aktywność jest zdrowa, u mężczyzn podnosi poziom testosteronu, zmniejsza ryzyko śmierci. To były takie badania w Caterfili, gdzie właśnie badano mężczyzn, jak wygląda aktywność seksualna mężczyzn, okazuje się, jak ona spada do mniej niż 2 orgazmy tygodniowo, no to wtedy jest szansa, że duża szansa, że mężczyzna nie przeżyje następnego roku, a więc to też zwracam uwagę. Ale to nie musi oczywiście być z partnerką, to żeby tak Państwo nie myśleli. Bo w ogóle to jest dość za zmniejszenie ryzyka raka prostaty. To jest też taka sprawa, że właśnie częste ejakulacje powodują, że jest małe ryzyko raka prostaty. Teraz się zastanawiamy, co na przykład robią wielcy, różni święci, wstrzemięźliwi, którzy nie umierają na raka prostaty, prawda? Ja mam osobistą hipotezę, że oni doznają łaski z mazy nocnej, ale to tak. U kobiet, prawda, natomiast wiadomo, że orgazm podnosi sprawność fizyczną, prawda, i sprawność umysłową. To ja zawsze radzę moim studentkom, żeby przed egzaminami jednak właśnie coś takiego, prawda, obojętnie w jaki sposób, prawda. Ma działanie przeciwdepresyjne, zapobiega zmianom oczywiście w narządach rodnych, poprawia w ogóle immunokompetencję. Także w ogóle seks jest rzeczą w tej chwili, jak widzimy, korzystną. Ten orgazm mężczyzny u kobiet, właśnie jak mówimy, u kobiet prawie mamy tą aktywację psychiczną, fizyczną, poprawą funkcji kognitywnych, a u mężczyzn mamy wyczerpanie fizyczne i senność, prawda? Nie tylko zresztą u ludzi, prawda? Bo widzimy, że coś takiego się może tak samo zdarzyć zwierzętom, a więc panie, bądźcie wyrozumiałe, ogierowi też się trafi, prawda? Natomiast właśnie u kobiet jest wszystko okej, okay, prawda? I teraz dla mnie, prawda, to już właściwie to widzieli trenerzy w NRD, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie ten sport był bardzo ważny, tam było mnóstwo różnych rzeczy, na przykład szybkie zachodzenie w ciąży i aborcja w drugim czy trzecim miesiącu właśnie, żeby mieć duży poziom hormonalny, żeby dziewczyny miały lepsze wyniki. Ale okazuje się, seks tam był bardzo ważny, a w Polsce trudno jest powiedzieć, ale przypatrzmy się na przykład chociażby właśnie na Agnieszkę Radwańską. Dopóki ojciec był trenerem, to miała wyniki raczej mierne, prawda? Zmieniła trenera, jeszcze nowy trener, jeszcze lepiej, prawda? Także to nie może być przypadkowe, dobrze. Ale oczywiście niczego nie sugeruję, to Państwo się śmieją, prawda? A więc to jest też ciekawe, że mózg kobiecy i mózg męski starzeją się inaczej, już troszeczkę wspomniałem. Mózg kobiecy starzeje się wolniej.
Tylko tyle, że on startuje z gorszej pozycji przez to, że ma mniej neuronów, bo jest mniejszy. I dlatego na przykład u kobiet łatwiej więcej kobiet cierpi na chorobę Alzheimera, bo jeżeli kobieta straci miliard neuronów, to już jest straszny wyłom. Jak ja stracę miliard neuronów, no to sobie jeszcze z tym dam radę, bo mam ich tam trochę więcej. Ale natomiast, co jest ciekawe, że mimo wszystko ten mózg strukturalnie, on znacznie gorzej starzeje się u mężczyzn. Z wiekiem u mężczyzn następuje atrofia kory mózgowej. My ją możemy mierzyć najlepiej, badając, ile jest takiego zewnętrznego płynu mózgowo-rdzeniowego. I okazuje się, że między 65 a 95 rokiem życia w okolicach skroniowych ta ilość tego płynu wzrasta o 32%. Jak gdyby bardzo wiele, prawda? Jakby 1/3 neuronów gdzieś pozanikała. Natomiast u kobiet w tym samym czasie spadek tylko 1%, prawda? Więc mózg kobiecy rzeczywiście trzyma się też lepiej. I to właśnie widać. To akuratnie to jest tendencyjnie dobrane zdjęcie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale tu w ogóle nie ma żadnego faceta, prawda? Ale ja dość dużo wykładam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że widziałam, przewaga pań jest bardzo, bardzo wysoka. Kobiety, starsze kobiety są aktywniejsze niż faceci, prawda? No właśnie to mówię, że kobiety mają tą mniejszą rezerwę neuronalną, prawda? No i wobec tego ten Alzheimer tam może wystąpić wcześniej, prawda? Ale na przykład u kobiet zwłaszcza wyższe wykształcenie jest doskonałą bronią w walce ze starzeniem się mózgu kobiet. Także tu akurat nie wszystkie panie, które tutaj są właśnie, to mają duże szanse, że znacznie lepiej od ich koleżanek, które się nie załapały na studia, prawda, będą miały ten. Czyli podsumowując, jak ja miałem takie opinie podsumować moje osobiste, to uważam tak, kobiety to jest w ogóle płeć podstawowa, zasadniczy plan budowy ciała i tak dalej. Mężczyźni są warianty tego podstawowego planu, które są wywołane działaniem testosteronu. Kobiety są płcią biologicznie ważniejszą, prawda, bo od niej zależy potencjał reprodukcyjny grupy, a mężczyźni to jest taka płeć na rozkurz, ich liczba nie decyduje o potencjale rozrodczym bezpośrednio, ale ich aktywność tak. Poza tym oni są używani do chronienia potencjału rozrodczego właśnie jako żołnierze, pracownicy fizyczni, myśliwi itd. itd. W warunkach zdrowia potencjał intelektualny kobiet i mężczyzn właściwie jest tego samego rzędu. To trudno jest, tak, mogą być różne strategie działania mózgu, prawda, bo są pochodne różnic seksualnych, ale obie płci mogą właściwie pełnić równie dobrze wszelkie funkcje społeczne, poza związanymi bezpośrednio z siłą fizyczną i z rodzeniem dzieci, bo tutaj jest dość duża przewaga. I takie badanie to ewolucyjnie wyszło, na przykład sobie porównać budowę ręki męskiej i ręki kobiecej. Państwo mogą zobaczyć, że panie zwykle mają ręce subtelniejsze, węższe palce, znacznie lepsze do subtelnej manipulacji, a mężczyźni mają właśnie ręce do pałki, do topora. To na przykład widać, że rzeźbiarze to są zwykle chłopy i to właśnie z takimi, a mają już łapy jak łopaty. W warunkach z dużego starzenia mózgu kobiety dłużej zachowują sprawność mózgu niż mężczyźni i są płcią biologicznie silniejszą, są płcią długowieczną. Dlaczego? Ta długowieczność była potrzebna, ona powstała dopiero gdzieś w oligocenie, kiedy nagle zobaczono, bo przedtem nie było w ogóle szkieletów starych osobników, i nagle w oligocenie szkielety starych kobiet. Dlatego, bo stara kobieta stała się bardzo ważną rzeczą, nie tylko ludzi, u słoni na przykład, to bardzo ładna praca, prawda, matriarcha jako składnica wiedzy społecznej słonia afrykańskiego. Rzeczywiście im starsze stado słoni, im starsza jest przewodniczka stada słoni, tym to stado ma większy sukces, bo tu mądrość samicy, jej doświadczenie i tak dalej, powoduje, że stado dobrze żyje. A u ludzi zrobiono cała, bo jest taka hipoteza ewolucyjna babci, prawda, rola babci, że w którymś momencie, prawda, ta długa opieka nad dzieckiem i tak dalej, to trzeba było znaleźć osoby takie, które by pomogły, zastąpiły opiekę nad dzieckiem, mimo tego, że nie są już tak sprawne w zdobywaniu pokarmu. Stąd babcia pełni zawsze bardzo istotną rolę. No i jak taki był cykl życiowy kobiety, to była taka angielska starycina, gdzie oczywiście jako szczyt, proszę zauważyć, uznawano lat 50. To nie jest bez... Ale tu do każdego z tych obrazków był jeszcze wierszyk mówiący, co kobieta w danym wieku robi. Ja tu zostawiłem tylko 80, prawda? At 80 years, her wealth of mind impairs its blessing to her kind, czyli po polsku, że przy 80 skarby i pamięci są błogosławieństwem dla rodziny. Czyli mądra stara babcia, ale to są te wiedźmy, były stare, prawda, i tak dalej. Ta starość jest tego. Na tym możemy zakończyć, ale jeżeli chcecie jeszcze troszkę wesołych przeźroczy,
Chcemy, czy już kończymy? Chcemy. Okej, okay, dobrze. Pytanie, czy szczęście mężczyzny i kobiety może polegać na czymś innym? Chyba tak, dlatego, bo prawda, no właśnie są różne te. A więc na przykład, jak zobaczymy schemat mózgu męskiego, to widać, że on się głównie bazuje na seksie, ale zwracam uwagę tak samo, że ważne są na przykład ryzykowne przedsięwzięcia. Mężczyzna ryzykuje znacznie łatwiej, prawda, niż dziewczyna, prawda? Grzebanie w silniku, co jest jego pilot telewizyjny, wykrętne usprawiedliwienia mężczyźni zawsze to mają, prawda? Unikanie pytań za wszelką cenę. Tu kobiece oczywiście, te komórka celowania w sedes, taka niewielka, pomoc w pracach domowych malusieńka, prawda? No rzeczywiście tak, ale to oczywiście dzieje dlatego, bo Państwo wiedzą, że my wiemy, w którym kierunku są nastawione nasze organy, tylko wtedy, jeżeli w nich są stawy, bo tam są receptory proprioceptywne. Czyli że organy, które nie mają kości, a niestety to, co służy nam właśnie do celowania do sercu, kości nie ma, mimo tego, że czasami się tak wydaje, to no, u kobiet. Staramy się ograniczyć seks. Buty nie wiadomo dlaczego, to chyba Freud, ale faktem jest, że każdej kobiecie można powiedzieć, że ma za wiele butów, prawda? No to coś takiego istnieje, prawda? Ewidentnie. Ale na przykład proszę zobaczyć, że impulsy kupowania, bo kobieta jest zbieraczką z natury, a kobieta pamięta o rocznicach, o rocznicy ślubu, imienin, urodzin. Proszę Państwa, jeżeli mężczyzna zapomni, i zwykle mężczyzna zapomina po 3-4 latach daty rocznicy ślubu. Zapomina. Kobieta go ochrzania. Jeżeli kobieta zapomina daty ślubu, to powinna iść do neurologa, bo to znaczy, że to chyba Alzheimer się zaczyna. Naprawdę, naprawdę. Tak to jest, prawda? Gadanie, czyli tośmy mówili, prawda, te centrum plotek, tutaj, tu kobiety są dobre też, a nie mówiłam. Mężczyzna ma wykrętne, te kobieta ma, a nie mówiłam, prawda? Ale tak samo romantyczne wspomnienia, bardzo dorocznie, brylanty, błyskotki, jeszcze o tym powiemy, prawda? Teraz drugie. Taktyka kupowania. To jest bardzo ładne, niestety tu nie ma melodyki, ale bez melodii też. Zadanie, że ma się pójść do sklepu i kupić sobie spodnie. I teraz idziemy do sklepu H&M, idzie mężczyzna, mężczyzna idzie do sklepu, bierze, kupuje spodnie. Kobieta idzie do galerii, ale idzie dłuższą drogą, wchodzi na kawę i idzie dalej. No w końcu też dochodzi do sklepu. Jak wyglądają koszty? Mężczyzna wydał 200 i w 12 minut zwraca ze spodniami. Kobieta wydała 2600, prawda? I trwało to prawie 200 minut. No w związku z tym teraz tak, sposób męski rozumowania jest taki. No fajnie, koszty mężczyzny 200 zł, kobiety 2900, no widzę 2600, no widać kto. Ale kobieta mówi, nie, 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 przeliczmy to na czas. I mężczyzna na minutę wydaje 16,2 zł, a kobieta tylko 13. Wobec tego kobieta sobie jeszcze zaoszczędza, prawda? Bo wydałaby więcej, prawda? Ma dodatkowe 700 zł, może wydać na buty na przykład. No i jeszcze tak kilka różnic. Co? Tu się kupuje Viagra dla mężczyzn, prawda? Dzisiaj nawet na Radzie Polityki Naukowej pytano, ile kosztuje Viagra i tak dalej, i tak dalej. A tu się kupuje Viagra dla kobiet. Właśnie błyskotki to jednak jest zawsze rzecz atrakcyjna. No i teraz taka historyjka. To samo zjawisko opisuje przyjaciółka przyjaciółce, a potem przyjaciel przyjacielowi. Przyjaciółka mówi, słuchaj, to był fantastyczny wieczór. Zaprosił mnie do takiej miłej, pięknej, eleganckiej restauracji. Nawet prawdę mówiąc, samą podsunęłam myśl, że to właśnie powinno być tak. No było cudownie. Potem jedliśmy wspaniale. Potem romantyczny spacer do niego do domu. Potem przy świecach. Potem gra miłosna. No trwała chyba godzinę czy więcej. W końcu, jak już się wreszcie na mnie rzucił, no to nie, w ogóle nie kończył. Także w końcu taka rozkażona cudownie zasnęłam. To był cudowny wieczór. Facet mówi to samo. Cholera. Wziąłem ją do restauracji. Sama wybrała. Droga jak cholera. Jak zobaczyłam rachunek, omal się nie przewróciłem. Nie miałem już na gablotę. Musieliśmy wracać do domu na nogach. Gorzej. Elektrownia wyłączyła światło. Było przy świecach. Ja byłem tak zdenerwowany, że w ogóle stanąć nie chciał. A w końcu to nie mogłem już dojść, a jak doszedłem, to ona już chrapała. Czyli, żeby dojść, te mózgi kobiece i męskie są wyładowane czymś innym, prawda? Inne myte, inne cele życiowe. Ale nie ulega wątpliwości, że jesteśmy równi, prawda? Jesteśmy równi, jesteśmy bardzo różni i chwała Bogu, bo dzięki temu właśnie się wspaniale uzupełniamy. No i dziękuję.